wszystkim się wydaje, że rynek nieruchomości to jest rynek sprzedaży mieszkań, czy też wynajmów mieszkań. Jeżeli nawet tylko te dwie gałęzie rynku porównamy, okaże się, że rynek sprzedaży mieszkań jest no, w tej chwili w odwrocie, nazwijmy to delikatnie, natomiast na drugim biegunie jest sytuacja wynajmu mieszkań, czyli gwałtownie one rosną w swojej cenie, jeśli chodzi o wysokości czynszu, natomiast ceny mieszkań, jeśli chodzi o sprzedaż, spadają lub stoją w miejscu, w zależności od lokalizacji. Na to też ma wpływ sytuacja stóp procentowych, jeśli chodzi o zakup tych mieszkań, ponieważ no, niestety większość transakcji na rynku mieszkań, mówię, sprzedaży mieszkań, jest związana z kredytami hipotecznymi, a dzisiaj mniej więcej między 80 a 90% klientów, którzy chcieliby skorzystać z kredytu hipotecznego, nie są w stanie uzyskać tego kredytu. Do tego jeszcze dochodzi grupa osób, które nawet by uzyskały te kredyty, ale obawiają się rosnących rat miesięcznych, w związku z tym no, nie podejmują decyzji o zakupie swojego mieszkania. Odpowiedź na pytanie o to, dlaczego w Polsce brakuje mieszkań, jest z jednej strony bardzo łatwa, ale z drugiej trudna. Łatwa dlatego, że najprościej jest odpowiedzieć, to są wieloletnie zaniedbania. To są zaniedbania, właściwie, które sięgają czasów II Rzeczpospolitej i przede wszystkim PRL-u. Mieliśmy w zasadzie wyłącznie dekadę niepełną, jak wiemy, przerwaną, jak to niektórzy mówią, dekadę gierkowską, kiedy tych mieszkań w Polsce budowało się kilkaset tysięcy rocznie. Natomiast to w dalszym ciągu oznacza, że w Polsce według różnych szacunków brakuje, powiedzmy, około miliona mieszkań. I to jest odpowiedź bardzo prosta. Tak? My ciągle odrabiamy wieloletnie zaległości, ciągle odrabiamy decyzje czy konsekwencje decyzji politycznych podejmowanych na przykład w epoce gomułkowskiej, kiedy pierwszy sekretarz partii miał takie przeświadczenie, że dwie izby mieszkalne ze ślepą kuchnią to jest właśnie to, co Polakom najbardziej jest potrzebne. No i pewnie sanitariaty jeszcze na korytarzu. Prawda? Także to jest odpowiedź na pytanie, które jest prosta. Natomiast odpowiedź na pytanie jest też trudna, no bo ktoś mógłby powiedzieć, no dobrze, ale w Polsce mamy gospodarkę rynkową. Dlaczego rynek, będący efektywnym mechanizmem alokacji, tak ekonomiści lubią mówić, cokolwiek by to nie znaczyło, dlaczego rynek nie zapewni dostatecznej ilości mieszkań? I odpowiedź na to pytanie musi sięgnąć strony podażowej i popytowej. Podażowa jest taka, że elastyczność podaży, przepraszam za wyrażenie, jeśli chodzi o nieruchomości, jest niewielka. To znaczy, że cykl produkcyjny, jeśli chodzi o nieruchomości, jest bardzo długi w porównaniu na przykład z cyklem produkcyjnym chleba czy nawet samochodu, prawda? Nie da się łatwo wyprodukować dużej liczby mieszkań, ponieważ to zajmuje czas. I po drugie, mamy pewne ograniczenia, które nie leżą po stronie producentów. No bo wiemy, że mieszkania w Polsce budowane są na trzy podstawowe sposoby. Budują je spółdzielnie mieszkaniowe, deweloperzy i tak zwaną metodą gospodarczą, to głównie domy, budują osoby prywatne. Ale żeby coś wybudować, no to musi istnieć plan zagospodarowania przestrzennego, musi istnieć najczęściej uzbrojony teren. Jeżeli tego nie będzie, jeżeli tutaj są zaniedbania, jeżeli tutaj są opóźnienia po stronie władzy publicznej, to nawet najprężniejszy deweloper, najlepiej zarządzana spółdzielnia, no, nie da sobie rady, no, nie będzie miała gdzie budować. Mała liczba mieszkań w Polsce ma w zasadzie kilka przyczyn. Z jednej strony przez ostatni rok do Polski napłynęło około milion migrantów z Ukrainy, oczywiście kobiety z dziećmi. Każdy z nich ma swoje potrzeby, to powoduje, że rośnie popyt na mieszkania. Z drugiej strony, no w tym momencie buduje się nawet dużą liczbę mieszkań, ale podwyżki stóp będą to hamowały. Teraz ciągle oddawane są większa liczba mieszkań niż rok temu, ale już widzimy spadek liczby pozwoleń na budowę, także liczba prac w toku no pewnie będzie systematycznie malała. Dodatkowo Polska ma problem z zagospodarowaniem mieszkań dla osób o niskich dochodach. Wydatki na budownictwo komunalne, budownictwo społeczne są niższe niż w gospodarkach rozwiniętych. No i pewnie tutaj jest luka do uzupełnienia. W momencie, w którym takie przystępne cenowo mieszkania się pojawiają, no to okazuje się, że one są na obrzeżach miast.
prawda? Ja mieszkam w Warszawie, więc takie dzielnice, które są synonimem braku skomunikowania z centrum, to na przykład będzie Białołęka, prawda? Piaseczno i tak dalej. Ludzie się tam wyprowadzają w pogoni za marzeniem o własnym domku czy własnym M i trudno im się dziwić, bo te mieszkania są przystępne cenowo. Ale z drugiej strony, jak już się tam przeprowadzą, to czeka ich gehenna dojazdów. Niezależnie, czy to będzie dojazd transportem prywatnym czy publicznym, no to szybko się przekonają, że muszą dojeżdżać. A jeszcze jeśli mają dzieci, no to do 18 roku życia pełnią funkcję kierowców swoich dzieci, bo te dzieci muszą do szkoły, czy na zajęcia, czy żeby się spotkały z przyjaciółmi, kolegami dowozić. Także to mamy stronę podażową. Jeśli natomiast chodzi o stronę popytową, no to w tej chwili dostępność mieszkań bardzo spadła. Przede wszystkim z uwagi na fakt, że popyt bardzo wzrósł. No, przyjechało do Polski, zgodnie z różnymi szacunkami, około 6 milionów uchodźców z Ukrainy. Oczywiście oni nie wszyscy zostali w Polsce, większość wyjechała, ale w dalszym ciągu no to jest między 1 a 2 miliony ludzi, którzy tu zostali, którzy muszą gdzieś mieszkać. Każdy z nas może to odczuwać subiektywnie w danej sytuacji osobistej. Natomiast jeżeli spojrzymy na dane statystyczne, jeżeli spojrzymy na raporty, to mamy znaczącą poprawę w ostatniej dekadzie pomiędzy 2011 a 2021 roku co do liczby mieszkań i także co do powierzchni użytkowej przypadającej na mieszkańca Polski. Więc ta poprawa następuje. Specyficzny też był rok 2021, czyli ten rok poprzedni, bo w ogóle mieliśmy rekordowe wskaźniki, jeżeli chodzi o liczbę mieszkań. To jest potwierdzone naszym raportem. I te dane, one pokazują, że ta sytuacja ulega stopniowej poprawie. Natomiast oczywiście sytuacja danej osoby w danym miejscu, no to jest zawsze rzecz, która dotyka no bardzo mocno naszych spraw życiowych, bo wiemy, że wynagrodzenie jest stabilna praca, ale miejsce zamieszkania, no to są takie rzeczy zupełnie kluczowe dla kształtowania sytuacji osobistej. W okresie pomiędzy 2011 a 2021 rokiem mamy takie zmiany, że nastąpił wzrost liczby mieszkań z 352,6 na 400, ponad 400,5, jeżeli mówimy o wskaźnik na 1000 mieszkańców, liczba mieszkań. Z drugiej strony wzrost powierzchni użytkowej mieszkań na osobę to jest zmiana z 25,6 metra kwadratowego na 30 metrów kwadratowych. Czyli można powiedzieć tak, w ciągu 10 lat przybyło mieszkań i jest większa powierzchnia w przypadku tej przestrzeni życiowej. Jeżeli chodzi o te dane w wybranych krajach, no to też można powiedzieć wprost, no to zależy też od zamożności w danym wypadku danego państwa i tego, jaka ta sytuacja była wcześniej. Mieliśmy sytuację taką, że ceny mieszkań bardzo znacząco rosły. To jest ten kontekst, który znamy i który odczuwamy wszyscy. I tak jak pani redaktor pyta z perspektywy kupującego, no to jest dolegliwe, no bo widzimy, że te ceny rosną. Natomiast no teraz mamy do czynienia z taką sytuacją zahamowania, można powiedzieć, tego wzrostu cen. I też eksperci przewidują, że tutaj może nastąpić zmiana, jeżeli chodzi o zamykanie tego okresu w tym cyklu koniunkturalnym, jeżeli chodzi o sytuację na rynku nieruchomości. Z perspektywy takiej makroekonomicznej, z perspektywy stabilności, to można powiedzieć, że nie identyfikujemy żadnych zagrożeń czy żadnych kryzysów, które byłyby związane z sytuacją na polskim rynku nieruchomości. Z perspektywy potrzeby czy chęci zakupu mieszkania, no to już jakby odsyłam do tych komentarzy, które się pojawiają w wypowiedziach analityków, w wypowiedziach ekspertów, którzy przewidują, że możemy mieć sytuację taką, że te ceny mieszkań będą spadać. W tym momencie sytuacja mieszkaniowa dla młodych osób no, pewnie nie jest najlepsza. Z jednej strony dostępność kredytów oraz ich koszty będą wysokie.
tutaj podwyżki stóp procentowych oraz zaostrzenie rygorów udzielania kredytów spowodowały, że, kwota, którą możemy wziąć jako kredyt, no jest zdecydowanie mniejsza niż było to jeszcze rok temu czy dwa lata temu. Tutaj niestety nie ma prostych odpowiedzi. Spodziewamy się, że najbliższe dwa lata będą trudne z perspektywy rynku mieszkaniowego, z perspektywy aktywności deweloperów. Tutaj oczywiście to, jak będą kształtowały się stopy procentowe, to jest ściśle związane z tego, jaka będzie inflacja. Takie bieżące perspektywy są raczej negatywne. Innymi słowy, te wyższe stopy procentowe prawdopodobnie się utrzymają, przynajmniej w horyzoncie roku. No to, kiedy Rada Polityki Pieniężnej będzie mogła obniżać stopy procentowe, dzisiaj jest dość niepewne, tutaj ciężko, bardzo sztywne przewidywania. Na razie dyskutowane jest obniżanie stóp w przyszłym roku, aczkolwiek to nie jest to, nic nam nie jest pewnego. Dzisiaj z uwagi na sytuację i uwarunkowania takie makroekonomiczne, przy wyższym koszcie kredytu, czy przy wyhamowaniu też tej akcji kredytowej, jest to sytuacja dość trudna. Obiektywnie trudna, mówię o sytuacji kredytu mieszkaniowego, zdolności kredytowej, możliwości nabycia nieruchomości, no ale mówiłem o tych informacjach, które wszyscy mamy w głowie, tego stopniowego obniżania się inflacji, no bo mieliśmy sytuację bardzo specyficzną. Najniższych w historii stóp, które powodowały, że były najniższe w historii koszty kredytu. Tak? Więc te osoby, które brały kredyt przy takiej sytuacji, że ta stopa referencyjna była na poziomie 0,1%, no były w zupełnie innej sytuacji niż teraz, kiedy mamy stopę referencyjną na poziomie 6,75%, więc tu zmiana nastąpiła bardzo istotna. To wyhamowało tą akcję kredytową i w danym momencie mogą być trudności, więc łatwiej jest pewnie o najem lokalu, tak, i rozważenie takiej decyzji życiowej niż o uzyskanie kredytu. To jest ogromne wyzwanie, które stoi przed państwem, jeżeli chodzi o budownictwo też socjalne, jeżeli chodzi o budownictwo lokali pod najem, czy o budownictwo takie mieszkaniowe dla rodzin, dla osób, które wchodzą w życie też dorosłe, zakładają rodziny, które mają dochody. I to jest na pewno tak, że to jest taki obszar, który wymaga jeszcze wiele, żeby można było powiedzieć, że ten zasób mieszkaniowy jest odpowiedni. Natomiast rynek to reguluje tak, że tam, gdzie jest zwiększone zapotrzebowanie, to oczywiście się pojawiają też te mieszkania, więc osoba lepiej sytuowana, w lepszej sytuacji finansowej pewnie jest w stanie te swoje potrzeby mieszkaniowe zaopiekować. Natomiast jeżeli mówimy o budownictwie takim społecznym, socjalnym, mieszkaniowym, to ja uważam, że to jest jedno z wyzwań, które jest do podjęcia i to jest też etapem debaty publicznej, to państwo to obserwujecie, że to się pojawia jako poważny też problem. Mówi się, że na rynku nieruchomości panuje bessa. Do końca tak nie jest, jeżeli weźmiemy wszystkie jakby gałęzie rynku nieruchomości, bo mamy do czynienia jeszcze z rynkiem komercyjnym, który składa się na powierzchnie biurowe, na powierzchnie magazynowe, na różnego rodzaju parki handlowe i tak dalej, i tak dalej. No, na pewno duże ożywienie jest na rynku na przykład wynajmu powierzchni magazynowych. Większość teraz transakcji poprzez pandemię, jak i też z racji udogodnień, odbywa się przy pomocy internetu. W związku z tym powierzchnie, które są zajmowane na magazyny, cieszą się dużą popularnością, no i powstaje wiele parków handlowych, nawet wkoło Warszawy. Tak samo jeśli chodzi o mieszkania. Nie wszystkie mieszkania tanieją czy stoją w miejscu, bo są lokalizacje, które zawsze i zawsze będą się cieszyły dużym zainteresowaniem i te dobre lokalizacje raczej, że tak powiem, nie stracą na swojej wartości. Każdy, kto podejmuje decyzję o zakupie mieszkania, załóżmy na własne potrzeby lub też na inwestycje, musi brać pod uwagę szereg rzeczy. Na pewno najbezpieczniejszym dzisiaj zakup jest za własne środki, czyli nie posiłkowanie się kredytem, bo nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy ta inflacja będzie miała wpływ na wysokość stóp procentowych. One generalnie będą miały na największe znaczenie przy zakupie nieruchomości, jeżeli ktoś będzie brał to na zakup nieruchomości na kredyt. Jaka ona może być?
W tej chwili widzimy, że ten rynek się uspokoił, bo było zawirowanie przez ostatnie 3 lata bardzo duże, jeśli chodzi o rynek mieszkań, sprzedaży mieszkań. On się uspokoił z racji tego, że no, ceny produkcji, ogólnie biorąc, produkcja metra kwadratowego strasznie zdrożała ze względu na materiały, jak i robociznę, jak i też ceny pozyskania gruntów. Kolejna kwestia jest taka, że dla wielu osób też przestało być możliwe, osiągalne takie mieszkanie z racji wzrostu cen. Rynek wtórny jest o tyle ciekawszy, że no, sprzedają to osoby, które chcą sprzedać i zupełnie inaczej podchodzą do sprzedaży. Zazwyczaj przy sprzedaży mieszkania towarzyszy jakiś, no nie chcę powiedzieć problem, ale jakiś złożony temat, który jakby wprowadza w udanej osoby obowiązek sprzedania czy chęci sprzedania takiej nieruchomości. Przyglądam się różnym rynkom. Mam na myśli rynek kapitałowy, rynek na przykład inwestycji jakichś takich bardziej związanych z papierami wartościowymi itd., itd. Wydaje mi się, że rynek nieruchomości daje naszym obywatelom większe jakby bezpieczeństwo. Po pierwsze, że no, gdyby doszło do jakiegoś krachu, zawsze zostajemy z jakąś nieruchomością. Druga sprawa, że zawsze można go wynająć, zawsze można go sprzedać, zawsze zostajemy z czymś na ręku, może tak to nazwę. Natomiast też jest ważne, że jeśli chodzi o nieruchomość, ją nie można traktować jako krótkoterminowy zysk. Oczywiście, jeżeli ktoś zajmuje się popularnym w ostatnim roku czy dwóch flipowaniem, które dawało jakiś tam zysk dość duży, no ale trzeba też zdawać sobie sprawę, że to się wiąże z pewnymi rzeczami związanymi z poważną polityką fiskalną, bo tu trzeba zapłacić od tego różne podatki, trzeba mieć możliwości wyremontowania, dostosowania się do sytuacji rynkowej i tak dalej, i tak dalej. No i przede wszystkim trzeba mieć kapitał. Najlepiej własny, ponieważ no, zapożyczone pieniądze, po pierwsze długo to trwa, pozyskanie kapitału dzisiaj w warunkach, kiedy no, czas odgrywa dużą rolę, mam na myśli kredyt, no i jak też sytuacja, że no, ten kredyt zżera dużą część zysku. Jeśli chodzi o zabezpieczenie jako emerytura, no, wielokrotnie się temu przyglądałem. No i wydaje mi się, że to jest chyba jedna z najlepszych opcji, jakie może być.